George Müller. Odpowiedzi na modlitwę. 1898 rok. Strona 49. Wielka potrzeba bycia zbawionym przez wiarę w Chrystusa Jezusa. To powinno zostać przeczytane przez każdego, kto nie jest wierzący w Pana Jezusa, ale kto opiera się na niedbałości lub samosprawiedliwości ich nieodnowionych serc. Uroczyście błagałbym takich, aby przede wszystkim pojednali się z Bogiem przez wiarę w Pana Jezusa. Jesteście grzesznikami, zasługujecie na karę. Jeżeli tego nie widzicie, poproście Boga, by wam to pokazał. Niech będzie to teraz waszą pierwszą szczególną modlitwą. Poproś Boga, aby także oświecił cię, nie tylko jedynie odnośnie twojego stanu z natury, ale szczególnie, by objawił twojemu sercu Pana Jezusa. Bóg go posłał, aby on mógł ponieść karę należną nam, winnym grzesznikom. Bóg zaakceptował posłuszeństwo i cierpienia Pana Jezusa w miejsce tych, którzy polegają na nim dla zbawienia ich dusz. I w momencie, w którym grzesznik wierzy w Pana Jezusa, zyskuje przebaczenie z jego wszystkich grzechów. Gdy zatem zostaje pojednany z Bogiem przez wiarę w Pana Jezusa i uzyskał przebaczenie swoich grzechów, ma on śmiały dostęp do obecności Bożej, by móc oznajmić mu swoje prośby. I im więcej jest w stanie uświadomić sobie przebaczenie swoich grzechów i to, że Bóg ze względu na Chrystusa ma upodobanie w tych, którzy wierzą w Niego, tym bardziej gotów będzie, by przyjść ze wszystkim, czego chce, tym, co zarówno jest doczesne, jak i duchowe, do Jego Ojca Niebieskiego. On może je zapewnić, ale tak długo, jak pozostaje świadomie nieprzebaczona wina, tak długo będziesz trzymany na dystans od Boga, szczególnie odnośnie modlitwy. Z tego powodu, drogi czytelniku, jeżeli jesteś nieprzebaczonym grzesznikiem, niech twoją pierwszą i szczególną modlitwą będzie to, aby Bóg miał upodobanie w objawieniu twojemu sercu Pana Jezusa, Jego umiłowanego Syna.